Witam Państwa. Jestem nieco zdenerwowany. Zwykle, przynajmniej ostatnio występowałem, w szczególności odpowiadałem oponentom. Ci z Państwa, którzy są w Sejmie, wiedzą, że chyba radziłem sobie nie najgorzej. Natomiast wśród przyjaciół czasami jest trochę trudniej myśli ułożyć. Będę odpowiadał za Ministerstwo Środowiska. Myślę, że najbardziej taką klarownym mottem moich działań mogłoby być to, że chciałbym prowadzić taką kreatywną kontynuację dla rozwoju. O tym rozwoju dzisiaj już była mowa. Ja myślę, że nasze zasoby naturalne są wykorzystywane, ale mogą być znacznie silniejszym bodźcem do naszego rozwoju. Myślę, że tutaj przyspieszenie inwestycji związanych z wydobyciem na przykład gazu z łupków jest szczególnie pożądane. Przy czym proces ten odbywał się będzie z poszanowaniem środowiska, z zasadami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim z zasadami szacunku dla obywateli, dla przedsiębiorców i w dialogu z tymi właśnie obywatelami i przedsiębiorcami. Z drugiej strony wiemy, że w ostatnich miesiącach przeżywaliśmy duże zamieszanie albo też duże zmiany, jeśli chodzi o system gromadzenia odpadów. Generalnie uważam, że ten system się sprawdza i kierunek jest prawidłowy, natomiast gromadzimy więcej tych odpadów, czyli mniej zostaje wyrzucanych do lasu albo gdzieś na dzikie wysypiska. Natomiast ten system wymaga przeglądu, wymaga tak, żeby był przyjaźniejszy, przychylniejszy dla obywateli, dla gmin i dla firm. Taki przegląd z pewnością przeprowadzę i jeśli takie zmiany będą potrzebne, a uważam, że będą, będziemy te zmiany wprowadzać. Jeśli chodzi o gospodarkę wodną, nie tylko ze względu na unijne dyrektywy, ale po prostu na potrzeby kraju, te zmiany trzeba przeprowadzić, gospodarkę wodną uporządkować i to w sposób pilny. Ta gospodarka jest i na co dzień musi być bardziej sprawna, ale również w przypadku klęsk to jest zasadnicza sprawa. Wreszcie wszyscy wiemy, że kończymy w tych dniach konferencję klimatyczną. To daje nam możliwość, to daje Polsce możliwość dalszego, aktywnego, bezpośredniego kształtowania tych spraw przez najbliższy rok. Z tej możliwości z pewnością skorzystamy tak, żeby tą długofalową perspektywę rozwoju kraju dobrze zabezpieczyć. Licząc na Państwa wsparcie i dialog również w moim resorcie, chciałbym podziękować za możliwość wystąpienia. Dziękuję.